Podczas ostatniej już w tym roku sesji Rady Miasta samorządowcy przede wszystkim debatowali nad projektem budżetu gminy na 2012 rok. Założenia finansowe w formie multimedialnej prezentacji przedstawił burmistrz Janusz Antczak. Dochody ujęte w projekcie budżetu gminy Wieluń na 2012 rok wynoszą 73 687 120 zł. W tym dochody bieżące to 72 911 120 zł. Dochody majątkowe 776 000 zł. Wydatki, które są w kwocie zaplanowane na ogółem 77 513 773, gdzie na to się składa wydatki bieżące 62 022 665 tysięcy, wydatki majątkowe 15 491 i 108 zł. Deplanowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 3 826 653 zł. Struktura wydatków ogółem w 2012 roku według ważniejszych działów. Drodzy Państwo, główną pozycję wydatków w wydatkach stanowiącą prawie 35% budżetu zajmuje, debatowaliśmy niedawno o tym, oświata, na którą wydane zostaną 27 261 tysięcy zł. Drugim co do wielkości wydatkiem w budżecie gminy w 2012 roku to oczywiście będzie pomoc społeczna, która pochłanie bez mała 14 milionów złotych, czyli 13 995 tysięcy złotych. Na trzecim miejscu znajduje się kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z kwotą 6 490 tysięcy, następnie administracja 6 118 000. Transport i łączność 5 507 000, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 863 000 oraz wydatki na gospodarkę mieszkaniową 3 505 000 zł. Planowana kwota długu na 31 grudnia 2011 roku wynosi zgodnie z zapisami 20 354 000. Tysięcy złotych 817. Natomiast faktyczna, przewidywana kwota długu na dzień, na koniec grudnia bieżącego roku wynosi 16 milionów, ale doliczamy ten dług z umowy za modernizację oświetlenia, czyli 2 miliony 760 dodajemy, co czyni nam kwotę 18 milionów 920 tysięcy, a w ramach procentu do dochodów jest to 26,13%. Po prezentacji nie obyło się bez dyskusji, jednak więcej o budżecie mówić będziemy za tydzień w wydarzeniach. Ostatecznie radni uchwałę budżetową podjęli 15 głosami za, przy 2 wstrzymujących się i 1 przeciw.